Witam w kolejnym odcinku z naprawy Ursusa. Mamy tutaj Tuleję. Widać, że z początku chodził na wodzie, ale końcowo chodzi na płynie. I mamy też winowajcę, który jest w tej Tulei. Widzimy tutaj pęknięcie i to pewnie jest przyczyna mieszania się oleju z płynem chłodzącym. No proszę. Jest oczywiście, że ma na końcu lekki próg, ale tak to... Nie, myśmy myśleli, że o-ringi puściły od płynu, przeżarło, ale proszę. Ale tutaj wszystko mamy ok. O-ringi są piękne, cudowne jak nówki, ale niestety Tulej tutaj sobie ładnie pękła. Dokładnie. A przyczyny nie znamy pęknięcia. No. Może być przegrzanie czy coś. Nie wiadomo co tu się stało, 15 lat bez remontu maszyna. No, ale chodziła. Miała prawo, chodziła do końca, ale na dwóch płynach w silniku. Wyciąganie Tulei. Tak. Już po wyciągnięciu tylko ściągasz, mam jest słabe i nie chce nam do końca wyciągnąć, musimy podważać. No, ale to jako tako idzie chyba, co? Tak. No. Krótki komentarz, panie Piotrze. Będzie dobrze. No, tutaj widzimy. Proszę. To wygląda tutaj w środku. To jest pasz wodny, dobrze mówię? Tak, to jest pasz wodny, tutaj jest sobie. Pasz wodny, tutaj woda sobie przebywa. Proszę. Tylko jak w czajniku widać korozję wszędzie. Ja, korozję. 10 lat na wodzie, 5 lat na płynie. No. O, tutaj można sobie zobaczyć, jak to takie bagno się zrobiło trochę.